Witajcie, właśnie dotarł do mnie mój kwietniowy Glossy Box. Dosłownie przed momentem kurier mi go przyniósł. Świetnie, że pudełko dotarło do nas jeszcze przed świętami. Co mamy w kwietniowym Glossy Boxie? Jak zwykle pudełko jest pięknie zapakowane. Rozwiązuję wstążeczkę. I co my tu mamy? Oto zawartość. I po kolei. Już szukam. Pierwszą pozycją w naszym kwietniowym Glossy Boxie jest odżywcza maska Dermalogica. Dokładnie Wam przeczytam, co jest tutaj napisane na naszej karteczce. Jest to odżywcza maska witaminowa ze skoncentrowaną dawką antyoksydacyjnych witamin. Niezwykle bogata formuła doskonale nawilża, działa naprawczo oraz opóźnia efekty starzenia się skóry. Tubka ta ma pojemność 15 ml. Tak się prezentuje. Pełnowymiarowy produkt ma 75 ml i kosztuje 184 zł, czyli no całkiem drogi produkt. Druga pozycja to żelowy olejek do makijażu twarzy i oczu Galenik. Olejek doskonale usuwa makijaż. W połączeniu z wodą tworzy aksamitne mleczko, które dokładnie oczyszcza skórę w pozostałości makijażu i zanieczyszczeń, pozostawiając ją świeżą i sprężystą. Tubeczka ma 15 ml. Pełnowymiarowy produkt to 125 ml, kosztuje 57 zł. Trzecia pozycja to produkt profesjonalny, jest to szminka Kryolan, pomadka o bogatej formule zawierającej witaminę E, która pobudza mechanizmy regenerujące na skórek. Pomadka daje matowy efekt i charakteryzuje się doskonałą trwałością. Opakowanie, jest to klasyczna, dość intensywna czerwień. Bardzo lubię pomadki Kryolan, mam paletę 15 szminek i w tej palecie znajduje się ten kolor, więc tej się na pewno pozbędę, ale to nie znaczy, że wcale mi się nie podoba, bo jest naprawdę świetna. Pat & Wrap, relaksujące masło do ciała. Taki słoiczek. Co nam o nim napisał Glossy Box? Masło do ciała o konsystencji tortowego kremu, które z łatwością się wchłania. Bogactwo maseł i olej roślinnych sprawia, że nawet bardzo sucha skóra staje się nawilżona i uelastyczniona. Ja mam wersję trawa cytrynowa kokos. Jest to masło do ciała relaksujące. No, trawy cytrynowej za bardzo nie wyczuwam, tylko kokos, za którym nie przepadał, ale produkt jest bardzo ciekawy. Teraz jeszcze ceny. 225 ml tego produktu kosztuje 69 zł. Piątą pozycją jest Sanoflor, lekki miodowy krem do twarzy. Formuła wzbogacona o miód lipowy bio regeneruje skórę, zapobiegając uczuciu ściągnięcia i dyskomfortu. Masło karyś bio z olejem moreli bio, wszystko bio, sprawiają, że skóra jest elastyczna i miękka. Pełnowymiarowy produkt to 40 ml, kosztuje 60 zł. Tutaj mamy 10 ml, taka mała tubeczka. I prezent, szósty produkt to Aqua Slim suplement diety wspomagający odchudzanie. Pełnowymiarowy produkt kosztuje 70 zł i zawiera 35 saszetek. Tutaj w tym opakowaniu mamy 7 saszetek, czyli na tydzień. Preparat stworzony z myślą o tych, którzy chcą zdrowo i szybko schudnąć. Wspomaga metabolizm tkanki tłuszczowej, zmniejsza uczucie głodu i wpływa korzystnie na wydolność tkanki mięśniowej. Oczywiście ja tego nie będę stosować. Mój mąż już się tym zainteresował, na pewno on to zużyje, więc się nie zmarnuje. Jeżeli chodzi o zawartość kwietniowego Glossy Boxa, to by było na tyle. Mamy tutaj 5 produktów, w tym jeden jest pełnowymiarowy, jest to szminka Kryolan, plus prezent, 7 saszetek preparatu suplementu diety Aqua Slim. Muszę przyznać, że zawartość kwietniowego Glossy Boxa spodobała mi się bardziej niż tego marcowego, chociaż marcowy też był świetny. Jednak bardzo mi się spodobało film, który znalazł się w kwietniowym Glossy Boxie, ponieważ z przyjemnością przetestuję na pewno masło do ciała Pat & Wrap, chociaż jest kokosowe, za kokosem nie przepadam, ale interesują mnie te kosmetyki pod względem składowym. Wiem, że są niezłe te ich składy, więc myślę, że będę zadowolona. Na pewno ten krem miodowy Sanoflor mnie interesuje, Galenika, mleczko do zmywania, znaczy żelowy olej do makijażu twarzy. Zobaczę, jak się sprawdza, chociaż
Troszkę żałuję na przykład, że to nie jest jakaś maseczka albo krem, czyli coś, co ma dłuższy kontakt ze skórą. Jednak takie mleczko czy też żelowo olej do tego makijażu na chwilę pozostaje na naszej skórze, zaraz zmywamy, więc w tym przypadku, jeżeli chodzi o demakijaż, mogę używać produktów nieco tańszych. Dermalogica. Ta maska też mnie bardzo zainteresowała. Nie ma składu, poszukam sobie składu w internecie, jednakże na pewno bardzo mnie zaciekawiła i z przyjemnością użyję. Takie szybkie podsumowanie kwietniowego Glossy Boxa. Jest świetny, bardzo mi się podoba. Wiem, że są osoby, które uważają, że marcowy był jednak lepszy, może dlatego, że była miniaturka perfum. Nie wiem, może ten mi bardziej odpowiada produktowo, składowo. Mam nadzieję, że Glossy Box dalej będzie tak trzymał poziom. Jeżeli decyduję się na majowe pudełko, na pewno Wam o tym opowiem, na pewno je pokażę, jak już dojdzie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kwietniowego Glossy Boxa. Jeszcze raz korzystając z okazji, że no, uda mi się ten filmik wrzucić na pewno przed świętami, chciałabym Wam życzyć zdrowych, pogodnych, radosnych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, pa!